przyszłości jego klub zdobywał Mistrzostwo Polski. On wtedy też był w składzie tej drużyny. Ma zatem już w dorobku tytuł drużynowego mistrza Polski. No a teraz wylądował daleko poza rozmiarem skoczni. Ale w powtórce będziemy musieli zobaczyć, czy nie podparł tego skoku. Wydaje mi się, że jednak tak. 139 metrów, a więc tyle, ile wynosi rekord skoczni Stefana Krafta. Tyle uzyskuje Dawid Kubacki. No ale ten skok wydaje mi się jednak podparty. No, tak, przeszorował plecami. Tak. Ale dotknął. Odległość? No wspaniała. 1,8 punktu za każdy metr powyżej punktu konstrukcyjnego, a więc w tym przypadku 19 metrów razy 1,8. Myślę, że Dawid Kubacki tym skokiem bardzo mocno pomógł swoim kolegom. Na pierwszym miejscu w tym momencie